po raz kolejny udało nam się zorganizować dla mieszkańców imprezę, tym razem imprezę świąteczną, na podsumowanie zabrzeńskiego jarmarku bożonarodzeniowego. Jest nam ogromnie miło, że z nami dzisiaj zgromadziło się tutaj tylu mieszkańców. Mieszkańcy nie tylko uczestniczą w programie artystycznym, odwiedzają również jarmark, jak również uczestniczą w warsztatach przygotowanych przez zebrzańskich harcerzy. Jest to zawsze już taki akcent przedświąteczny, kiedy składamy sobie życzenia, kiedy możemy zaśpiewać wspólnie kolędę. W tym roku będziemy śpiewać ją razem z naszą orkiestrą dętą zabrzańską, jak również kapelą góralską. Wymieszamy trochę regionalne z góralskimi klimatami. Mam nadzieję, że wyjdzie bardzo klimatycznie. Ile w tym roku Hufiec przygotował barszczu i lepiero? Trudno to liczyć w kilogramach, ale mamy 4 takie pojemniki, 2 rodzaje pierogów, 5 takich pojemników dużych barszczu, więc barszcz na pewno nie zabraknie. Jest gorący, pierogi też są gorące. Jak smakuje ten barszczyk? Znakomity barszczyk. Bardzo dobry. Ja jadłam i pierogi, i barszcz. Bardzo dobry. Skąd Betlejemskie Światełko Pokoju dotarło do Zabrza? Do Zabrze w tym roku dotarło bezpośrednio z piekar śląskich, natomiast bezpośrednio do piekar z Częstochowy wcześniej Zakopane wcześniej Wiedeń, z Wiednia jeszcze wcześniej na samym początku z Groty Narodzenia Chrystusa. Proszę powiedzieć, czego symbolem jest to światełko? Symbolem Bożego Narodzenia, a w tym roku ma jak za każdym razem swoje przesłanie. W tym roku przesłaniem jest zauważ człowieka. Musimy w tym zagonionym świecie pamiętać o tym, że nie jesteśmy sami. Drugiego człowieka musimy w każdym innym zobaczyć, a szczególnie harcerze o tym wiedzą, kiedy w jednym z punktów jest to, że w każdym widzimy brata za bliźniego, a za brata uważamy każdego innego harcerza. Dzieci, dzieci, dzieci.